i wydał taką książeczkę z różnymi poradami dla interpreters. I to była jedna z nich. Cześć. 15 maja, odcinek 56, godzina 6:59. Dziś pobudka o 4:40, antybiotyk działa, jest dobrze. O czym dzisiaj porozmawiamy? Czy wejdziesz ze mną w biznes? Nie. No weź. Nie. Powiem, o czym rozmawiamy w końcu, czy nie? Nie. No ale weź. Nie. Słowo nie. Nie. Do zobaczenia zaraz. Tak, do przedszkola. To dopiero full wypas, nie? Wszyscy mamy bardzo dużo pomysłów na różne inicjatywy. Jeżeli nie mamy, to możemy mieć. Każdy może mieć. O generowaniu pomysłów prawdopodobnie sobie kiedyś w przyszłości porozmawiamy. Ja na przykład dzisiaj wymyśliłem, jaki biznes bym próbował otworzyć najprawdopodobniej, gdybym zdecydował, że DevStyle zamykam z jakiegoś powodu. I to jest właśnie pewien problem, że pomysłów jest przesyt, a za mało jest czego? Czasu na ich realizację. Tak a propos czasu, żeby o nim nieustannie pamiętać. Często o pomysłach rozmawialiśmy już w tym vlogu przez te minione ponad 50 odcinków i z nimi jest tak, że jak się wpadnie na taki pomysł, to się uważa, że on jest wspaniały. No siłą rzeczy, bo jakby nie był wspaniały, to po co by się pojawiał w głowie, co nie? I bardzo często potrzeba innych osób, pomocy przy promocji, przy realizacji, może przy poodbijaniu pomysłów, żeby zweryfikować i żeby ewentualnie pomysł uruchomić. Wysyłamy maile, na przykład do mnie, ja takich maili sporo dostaję. I co? Ode mnie najprawdopodobniej w 90% przypadków dostaniesz odpowiedź od razu, że niestety nie. Nie pomogę. Pomysł jest fajny, ale just do it. Tyle, że beze mnie. Takie małe usprawiedliwienie, że właściwie dlaczego tak działam? Ano dlatego, że czasu mamy niewiele, jak już zresztą powiedzieliśmy i zobaczyliśmy, prawda? A żeby zrealizować cudze pomysły albo pomóc przy ich realizacji, to muszę zrezygnować z własnych. A no, moje są przecież lepsze, bo gdyby nie, to po co by mi się pojawiały? Tak samo jak dla ciebie, twoje są lepsze. I jest taka zasada, która mówi, że jak ktoś do ciebie przychodzi z jakąś inicjatywą, to basta, odmawiaj. Dlaczego? Rób swoje. To jest takie, nawet można by się pokusić o stwierdzenie sakramentalne. Nie. 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 Domyślna odpowiedź. Czasem jednak łamię tę zasadę, że zawsze każdemu odpowiadam nie. Jest to wtedy, gdy jakiś pomysł mnie podjara niesamowicie. Na przykład w ubiegłym tygodniu wraz z Piotrem Nowosielskim przeprowadzałem wywiad z Grześkiem Kosakowskim, zresztą o czym was tu informowałem na YouTubie. Wywiad, którego realizacja zabrała mi no, kilka cennych godzin mojego życia. Jednak pomysł, który Piotrek wdraża, Just Join IT, tak bardzo mi się podoba, że postanowiłem, że chętnie mu nie dość, że pomogę w promocji, to jeszcze chętnie wezmę w tym udział. Zdając sobie sprawę z tego, że będzie mnie to kosztowało kilka godzin, których nikt mi nie zwróci. A jednocześnie nie oczekiwałem niczego w zamian, ani od Piotra, ani od świata, bo wiem, że niczego tak naprawdę mi to nie przyniesie. Ale kciuki trzymałem, udział wziąłem i nie żałuję, bo to bardzo fajna inicjatywa. Czasami też w chwilach, można powiedzieć, słabości zdarza mi się dość przedwcześnie powiedzieć tak na jakiś temat. Ktoś do mnie przychodzi z propozycją, a ja jestem albo bardzo zajęty, że nie mam siły, nie mam czasu się nad tym odpowiednio zastanowić, albo też jestem w dołku, co mi się czasami zdarza, w takim, że wszystko jest bez sensu, to co robię jest słabe, że prawdopodobnie i tak niedługo będę musiał z tym skończyć. Wtedy łapię się różnych rzeczy, odpowiadam tak na różne zapytania,
później nieco tego żałując, ale nawet wówczas staram się wyciągnąć nauczki na przyszłość. W trakcie już realizacji jakiegoś projektu czy jakiejś inicjatywy staram się zmienić ją tak, jakbym chciał, żeby wyglądała od początku i czasem się to udaje, więc nie ma też co płakać nad rozlanym mlekiem. Jest też taka dobra rekomendacja, żeby nie odrzucać wszystkiego domyślnie, co do nas przychodzi bez zastanawiania się, ale jest takie powiedzonko: If it's not a hell yeah, then it's a definite no. Jeżeli coś ci nie porwie tak, że od razu chcesz w tym brać udział, że aż się jarasz na samą myśl, to wtedy lepiej odpuścić. Czyli robić tylko te rzeczy z kimś cudze dla kogoś, które naprawdę powodują aż dreszcze. I te słowa się przypisuje Timowi Ferrisowi, który skądinąd jest godnym obserwowania człowiekiem, jednak akurat nie on to powiedział. To powiedział Derek Sivers, który miał kiedyś firmę CD Baby i wydał taką książeczkę z różnymi poradami dla entrepreneurs. I to była jedna z nich. Tutaj sobie posiedzimy. Jednak, jedna istotna rzecz. Na początek, żeby wrócić do korzeni, to zapomnij o wszystkim, co teraz powiedziałem. Zapomnij o tym nie i postępuj kompletnie odwrotnie. Kiedyś miałem taki eksperyment. Przez jeden rok na wszystkie inicjatywy, czy to było zaproszenie na konferencję, czy to była prośba napisania gdzieś jakiegoś wywiadu, czy to była prośba umieszczenia czyjegoś posta u mnie na blogu, czy to było cokolwiek, czy nagranie podcasta z kimś, na wszystkie propozycje mówiłem tak. Po co? Żeby zobaczyć, co się stanie. I akurat stało się bardzo wiele fajnych i ciekawych rzeczy. Więc warto na początku jest mówić każdemu na wszystko tak, żeby się pozbyć lenistwa, żeby się nauczyć produktywności i żeby się nauczyć kreatywności. Bo skąd możemy wiedzieć, jakie w ogóle pomysły mogą nam przyjść do głowy? Skąd te pomysły mogą się brać? Często z inspiracji, czyimś działaniem. A to czyjeś działanie można najbardziej wchłonąć wtedy, kiedy sami bierzemy w nim udział. Więc podsumowując, te wszystkie porady, te rozważania moje dzisiejsze zamknąłbym w takim prostym algorytmie. Najpierw, jeżeli nie masz własnych pomysłów, staraj się otrzymywać propozycje od innych ludzi. W jakikolwiek sposób, jakoś trzeba się wychylić, żeby w ogóle ludzie zaczęli się do nas zgłaszać z czymś. Wtedy każdemu mów tak. Gdy już zaczniesz mieć tyle pomysłów własnych, że nie będziesz wiedziała, w co ręce wsadzić i że będą się pojawiały myśli, że ja to zrobię dopiero na emeryturze, wtedy jest czas, żeby zacząć mówić nie i zająć się rzeczami własnymi. A jak mówimy nie, to nie mówmy nie wtedy, kiedy coś nas naprawdę bardzo, bardzo jara. Zdziwilibyście się, jak bardzo to jest istotne i jak strasznie dużo czasu można przepalić, angażując się w cudze projekty, które finalnie albo nie wychodzą, albo przy których jest się finalnie pomijanym, albo które nas samych zaczynają nudzić. A już jak coś ma nas znudzić, to lepiej, żeby to było coś naszego do wykreślenia z listy, żeby mieć trochę więcej spokoju. Priorytet numer jeden, który bym polecił, to żeby robić cokolwiek. Jak nie ma się pomysłów własnych, to pomysły cudze. Jak ma się pomysły własne, to pomysły własne. Byle nie było tak, że robimy to minimum, które od nas świat wymaga, a potem bach na kanapę z browarem i tyle. To też jest fajne, ale serio, nie na dłuższą metę. Do dzieła. Ja właśnie wracam do domu i do dzieła. Żeby jeszcze nie było niejasności, tu nie chodzi oczywiście o to, żeby być fiutkiem, który tylko ciągle ja, a do wszystkich innych fuckersa i nie, bo tylko ja. Ja staram się pomagać wielu osobom w różnych inicjatywach w miarę swoich możliwości, tylko zawsze oczekuję, że dana osoba zrozumie, że poświęcą swój czas. A czas jest czym? No najważniejszą walutą, najbardziej cennym zasobem, jaki mamy. Bo to jest jedyne, czego nie można kupić. I nawet pół godziny spędzone przy konsultacjach z kimś czy przy jakimś cudzym pomyśle, to jest pół godziny, którego mi już nikt nie zwróci. Więc jak najbardziej pomagajmy sobie nawzajem
I róbmy, żeby te nasze środowisko IT, albo nawet każde inne środowisko, było bogate w różne inicjatywy. Ja sam uczestniczę w kilku różnych, będę uczestniczył nadal, tylko po prostu trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to jest zawsze transakcja. My dajemy czas, zwykle nie oczekując niczego w zamian, tylko ten czas po prostu nie wraca. I właśnie u mnie nadchodzi pora, żeby teraz trochę tego czasu, który nie wraca, nieodwracalnego czasu, zainwestować w swoje rzeczy. Więc dzięki za dzisiaj i do jutra.